Bartosz Rybczak, Gliwice od nowa. Wyszliśmy na ulicę zapytać mieszkańców, co sądzą o zmianach na gliwickiej Starówce oraz w strefie płatnego parkowania. No zdecydowanie gliwicka Starówka nabrała takiego charakteru miejskiego, kulturalnego i przyjaznego dla ludzi, tak, dla społeczeństwa Gliwic. I jestem pod wielkim wrażeniem tych zmian. No, i widzę, że Starówka jest częściej odwiedzana i tych możliwości, że tak powiem, jest dużo, dużo więcej. Jest fantastycznie. Jako stały bywalec rynkowych restauracji uważam, że jest o wiele bezpieczniej i przyjemniej bez tych wszystkich samochodów. Ogródki to świetna sprawa. Bardzo jestem zadowolona. Razem z koleżanką żeśmy tutaj zrobili kącik zachęcający, żeby wszyscy tak zrobili, żeby było weselej na tych wszystkich uliczkach. Bo Gliwice są piękne i trzeba je próbować. Jeśli chodzi o ogródki, które zostały dodane niedawno, muszę powiedzieć, że zmiana jest jak najbardziej na plus. Mamy więcej gości, ludzie bardzo chwalą, przychodzą, że naprawdę Starówka dostała drugiego życia po prostu. W końcu to wygląda jak w większych miastach, że można się przejść, można pójść tutaj na lody, tutaj można zjeść jakiegoś burgera, coś się napić pod chmurką. To od razu robi to o wiele lepszy efekt. Jeśli chodzi o osoby, które tutaj mieszkają, to spotykamy się z zażaleniami. No ale to jest jakby, no, jedno się wiąże z drugim, no bo jednak jak się mieszka w okolicach rynku, to trzeba się wiązać z tym, że jakby może być troszkę głośniej czasami, ale mimo wszystko staramy się to utrzymać w jakimś tam większym porządku, jeśli o to chodzi. Starówka jest bardzo ładna teraz, podoba się nam bardzo, korzystamy z ogródków i zapraszamy wszystkich. Początkowo nie bardzo, ponieważ ciężko się było zorientować w ogóle, w którą stronę tymi jednokierunkowymi uliczkami się poruszać. Myślę, że to oznakowanie było zbyt słabo widoczne. Natomiast myślę, że w okresie letnim i po pandemii wszyscy chcemy wyjść na ogródki i troszeczkę pobyć, a na pewno bezpieczniejszym miejscem jest bycie na zewnątrz niż w środku. Podoba mi się zmiany, jakie tu nastąpiły. Jest bardzo ładnie, jest tak naprawdę po europejsku, jak powinno być w każdym kraju. Jeżeli chodzi o nas, to dla nas na plus. Możemy sobie tutaj wieczorkiem posiedzieć, porobić fajne zdjęcia i bardzo miło nam się pracuje. Nie wszystkie ulice są przejezdne w tym momencie. Brakuje generalnie miejsc do parkowania. Owszem, ogródki mogłyby być, ale pod jednym warunkiem. Starówka mogłaby być dostępna dla samochodów tylko mieszkańców. Poza tym reszta osób, które chciałyby tutaj na rynku parkować, powinny mieć zapewnione miejsce do parkowania poza strefą rynku, czyli poza ulicami dolnych, górnych wałów. Więcej ludzi, mamy więcej miejsca, jest wygodniej, nie ma takiego ścisku, no i przyjemniej się siedzi na dworze niż w środku, więc na pewno na plus.